Krystian Podzianowski, przed debiutem w organizacji FEN. Emocje to jest jednak taki kolejny stage, tak, na który trzeba wejść i pokazać się z jak najlepszej strony. No tak, kolejna walka, kolejne wyzwanie. Wiesz, fajnie, że mogę zasilić szeregi FEN, także ja się bardzo z tego cieszę. Miałem rok przerwy, wiesz, od walk. Miałem walczyć w grudniu, ale nie doszło do walki z powodów nie moich, ale organizatora. Także no ja się bardzo cieszę, tak? Pewne rzeczy już złe, tak można powiedzieć, są już znane. Ja się teraz cieszę, że mogę wyjść w sobotę do walki, wiesz. I no jaram się tym, już nie mogę się doczekać soboty. Wyrywa cię to troszeczkę z takiego normalnego toku twojej kariery, bo przecież ty zajmujesz się zupełnie czymś innym, śpiewasz. Czy trzeba było dużo poświęcić, żeby móc się przygotować do tej walki? Nie, dlatego że wiesz, u mnie sport i muzyka to zawsze moje hobby i coś, co po prostu kocham i lubię, wiesz, już na sportach siłowych. Ja grałem 17 lat zawodowo w piłkę nożną w trzeciej i w drugiej lidze, także wiesz, sport od małego, u mnie rodzinne, ojciec ciężarowiec, Mariusz Strongman, ja też dźwigałem, 22 lata już mam stażu sportowego, a teraz jest czas na sporty walki, kolejne jakieś wyzwanie, adrenalina, to coś, co lubię i co mnie kręci. Z takich informacji zakulisowych wiem, że ty się nie masz jakichś takich obaw, jak niektórzy zawodnicy, którzy dopiero zaczynają gdzieś tam swoją karierę, albo osoby, które dopiero, powiedzmy, pokażą się gdzieś tam w większej publiczności. Nie masz w sobie takiego stresu przed występem na dużej gali, to raz, a dwa, że nie boisz się też, mówiąc tak kolokwialnie, oberwać w papę. No nie, bo wiesz, jeżeli byś się bał bić, to po prostu nie wychodź do ringu i spędzaj czas po prostu na siłowni albo sobie trenuj to amatorsko. Jeżeli chcesz wyjść i bić się zawodowo i robić walki zawodowe, no to niestety, no to się wiąże, że też możesz przegrać, to jest sport, tak? Możesz mieć słabszy dzień, źle ustawić się, wejdzie ktoś w tempo i w wadze ciężkiej nie ma, że przebacz, bo ja widziałem, oglądam wszystkie walki UFC i Bellatora i różnych federacji też polskich, tam nie ma, a jestem już w MMA z Mariuszem 11 lat, jeżdżę po galach i widziałem wszystko. Możesz być faworytem i zlekceważysz przeciwnika i cię nie ma. Nie, ja nikogo nie lekceważę. Ja z całym szacunkiem dla Piotrka, że podjął tą walkę w tak krótkim czasie, także jestem gotowy. Chcę dobrą walkę dać i żeby ludzie byli z tej walki zadowoleni. Jesteś zadowolony z przeciwnika, którego dała ci organizacja? Wiesz co, to nie mi jest oceniać, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony, wiesz. Dla mnie to jest przeciwnik i kolejna poprzeczka, która stoi przede mną. Wychodzę i chcę tą poprzeczkę przeskoczyć i iść dalej. Także wiesz, to nie ja wybieram przeciwnika, bo to nie sklep spożywczy, że sobie wybieramy owoce takie czy takie. Jeżeli federacja stwierdziła, że mam walczyć z Piotrkiem Szeligą, będę bił się z Piotrkiem Szeligą. Wiesz, jakby każdy mógł wybierać, to by w Polsce było zbyt, to by było zbyt fajnie i tak dalej. Nie. No tak, z tego co wiem, to akurat bardzo dużo ludzi lubi sobie wybierać, więc w zależności od tego, jakie masz relacje z organizacją, to albo ci wolno, albo nie wolno, prawda? Co ci najbardziej spędza sens powiek? Ewentualnie wytrzymałość, kondycja, jeżeli dojdzie do tego, że będziecie się bili przez 3 rundy, czy może, nie wiem, umiejętności potencjalne twojego przeciwnika. Co jest dla ciebie taką największą niewiadomą i rzeczą, która ci najbardziej tak obchodzi, martwi przed tą walką? Wiesz co, niewiadomym jest to, że ja, wiesz, ja nigdy o Piotrku nie słyszałem i nigdy nie widziałem, jak walczy, także wiesz, no nie mogę się wypowiedzieć na temat tego chłopaka, także wiem, że to jest Piotr Szeliga, ma 27 lat i ze mną walczy. Więcej ci nic nie powiem i wiesz, to jest młody chłopak, młoda krew, także przynajmniej mniej więcej wiem, jak będzie jego przebieg walki wyglądał, także czekamy do soboty. No to ostatnie pytanie. Kogo spodziewamy się w twoim narożniku? Wiesz co, na pewno będzie Anzor Ażyjew, mój trener, Arbi Szamajew i Michał Szuliński. To są 100%. A czy Mariusz dojedzie, bo ma tyle spraw i zobowiązań? No zobaczymy. Mam nadzieję. A jeżeli nie dojedzie, to na pewno będzie mnie wspierał duchowo. Jasne. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.